czy Warszawa jest, ten podcast nie będzie o kwestionowaniu jej istnienia. Nazywam się Błażej Brzostek, jestem historykiem, zajmuję się historią miast. Zapraszam co tydzień w środę na podcast, który przygotowuję razem z Muzeum Warszawy. Opowiem Państwu o Warszawie dzisiejszej i dawnej, będę próbował mówić o jej różnych cechach, czy jest młoda, czy stara, ładna, czy brzydka, zielona, czy szara. I będę szukał odpowiedzi na te pytania w teraźniejszości i w historii. Serdecznie zapraszam. Czy Warszawa jest stara? To pytanie oczywiście bardzo zwodnicze. Czy Warszawa jest stara, czy młoda? I chyba Warszawa wśród stolic Europy zasługuje na to, żeby to pytanie postawić w sposób bardzo zasadniczy. Ponieważ Warszawa z jednej strony, jak większość miast, zwłaszcza stolic, chwali się tym, że jest miastem starym i zarazem chwali się tym, że jest miastem młodym i nowym, to znaczy odbudowanym. Ta odbudowa starej Warszawy, historycznej Warszawy, która nastąpiła w XX wieku, co by wskazywało, że Warszawa ma w tej chwili około 75 lat. Ta odbudowa przecież zasłużyła na wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, co nastąpiło w roku 1980, podczas gdy takie niezniszczone miasto, piękne i wielkie i odwiedzane przez turystów jak Praga, na taki wpis sobie zasłużyło wiele, wiele lat później. Więc i stara, i młoda. Pytanie, czy to dobrze, że miasto jest stare i czy to dobrze, że jest młode? Na to pytanie sobie każdy odpowiada wedle uznania. Natomiast istnieją pewne tradycje osądzania miast, oceniania, liczenia ich starości, rywalizacji w starości. I te tradycje dotyczą zwłaszcza miast stołecznych. A ponieważ Europa rości sobie prawa do starszeństwa wobec, niesłuszne prawa, do starszeństwa wobec wielu innych cywilizacji czy kontynentów, prawa takiej nauczycielki, mistrzyni historii, mistrzyni długowieczności, przecież tutaj są korzenie, jak to się mówi, zachodniej cywilizacji, która potem promieniuje na cały świat. No więc w Europie ta rywalizacja starości była bardzo intensywna, zwłaszcza w ciągu ostatnich mniej więcej 250 lat. Bo w ciągu ostatnich 250 lat zaczęto odkrywać to wielkie znaczenie starości, a zwłaszcza antyczności, dla zbiorowego poczucia wartości narodu i wartości społeczeństwa i miasta. No na tym tle Warszawa ma status córki albo status młodszej siostry. Wśród stolic europejskich z pewnością stara, bardzo stara nie jest. Wystarczy powiedzieć, że należy do tak zwanych miast kolonialnych, to znaczy miast założonych na surowym korzeniu wedle pewnego wzoru, który istniał wcześniej. To nie Warszawa ustaliła wzór dla innych miast, lecz ten wzór powstał na zachód i północ od Warszawy, a takim miastem założycielskim Warszawy jest Toruń. Historycznie Warszawa jest córką Torunia i każdy, kto z Warszawy pojedzie do Torunia, powinien sobie, chodząc po tamtym mieście, o tym przypominać. Gdzieś na początku XIV wieku, na przełomie XIII i XIV wieku do Warszawy przybyli zasadźcy, którzy założyli miasto, co oznaczało, że wykreślili regularny plan ulic z centralnym placem, czyli rynkiem i z taką perspektywą, że to będzie obwiedzione murami, co się stopniowo stało i to miasto, które było przez pewien czas drewniane, następnie murowane i potem obwiedzione murowanymi ścianami, z bramami, z wejściami, no, stało się tym, co w średniowieczu rozumiano jako miasto. Miasto, czyli miejsce oddzielone, obwiedzione o odrębnym prawie. No i to właśnie Warszawa jako córka Torunia i córka miast niemieckich występuje jako miasto kolonialne. Ta tradycja Warszawy jest w jakiś sposób spychana, wypierana, chociaż oczywista, bo chodzimy po starym mieście. To starym mieście nazywamy je starym, drugie miasto nazywamy nowym. Ono też było założone na planie regularnym, zasadzone, jak się mówi. I to wszystko wyznacza Warszawie pozycję miasta, które jest
wykwitem pewnej starszej tradycji. No i ta stara Warszawa bardzo, bardzo długo, przez właściwie setki lat, była traktowana jako właściwe miasto, a cała reszta, która się rozwijała bardzo szybko od momentu, gdy do Warszawy zaczęły docierać takie cechy stołeczne, przede wszystkim zaczęły tutaj się odbywać walne sejmy Rzeczypospolitej i stopniowo przeniósł się tutaj dwór królewski. To się wszystko dzieje na przełomie XVI i XVII wieku. No więc od tego czasu wokół tej małej, murowanej, obwiedzionej murem Warszawy zaczyna rosnąć miasto szlacheckie, miasto złożone z dworów drewnianych i z pałaców murowanych i miasto rezydencji królewskiej. To wszystko w zasadzie dzieje się w opozycji wobec starej Warszawy. Stara Warszawa, czyli miasto kupieckie Rzeczypospolitej, nie ma takich silnych praw, jakie by sobie mieszczanie wyobrażali. Miasto jest zdecydowanie zdominowane w Rzeczypospolitej przez szlachtę. Szlachta czuje się gospodarzem miasta wtedy, gdy tu przyjeżdża ze swoimi taborami na sejmy, na elekcje królewskie. Czuje się tu jak w domu. Zresztą jest przymus goszczenia szlachty w domach mieszczańskich, co się kończy zresztą bardzo często tym, że te domy potem trzeba remontować, bo szlachcice się bawią. Rynek Starego Miasta jest zastawiony kuchniami najdostojniejszych gości, czyli duchownych i świeckich urzędników, którzy mieszkają w domach kupieckich wokół rynku. No ale te ich kuchnie się oczywiście nie mieszczą w malutkich podwórkach tych domów, w związku z tym wystawiane są na widok publiczny i to wszystko się dymi, to wszystko się kotłuje i Warszawa staje się wtedy wielkim miastem. Natomiast w sensie historycznym Warszawa stara nie jest. I tu wróćmy do Starego Miasta, które jest odkrywane bardzo późno, bo dopiero w XIX wieku. Jego charakter, jego oryginalność, jego właśnie starożytność, jak to wtedy mawiano, staje się ważnym atutem tego miejsca i staje się takim nośnikiem pamięci historycznej. A chciałem przypomnieć, że istniały plany wyburzenia właściwie większości Starego Miasta. To jest początek XIX wieku, czasy napoleońskie. Warszawa jest stolicą Księstwa Warszawskiego i rysowane są różne projekty jej uświetnienia, no bo ma być jedną z takich stolic nowej Europy, którą planuje Napoleon. W związku z tym rysowane są różne projekty przebudowy tego ciasnego, zaniedbanego miasta, w tym wyburzenia znacznej części tego, co nazywamy Starówką i stworzenia tam wielkiego placu przed katedrą świętego Jana, otwarcia rynku, który by się stał takim wielkim miejskim placem zadrzewionym, pozbawionym targowiska, które tam było. I to nie zostało zrealizowane, ale zostały wyburzone mury obronne średniowieczne i baszty, które po prostu stopniowo rozbierano. To nie było takie trudne, gdyż były zmurszałe i generalnie nie służyły już obronie miasta od bardzo dawna. Służyły w części jako takie dziuple mieszkalne. Lecz mija kilkadziesiąt lat i w drugiej połowie XIX wieku, gdy Warszawa jest pozbawiona rangi stołecznej, jest miastem gubernialnym, to ta tradycja narodowa, tutaj stawiam znak zapytania, która jest obecna w jego murach, w jego starej części, staje się bardzo ważną cechą miasta. I podobnie zresztą jak w innych regionach Europy XIX wieku, powstają różne stowarzyszenia, które mają się interesować, opiekować zabytkami. To jest epoka dominacji mieszczaństwa, wielkiego nowego mieszczaństwa, które szuka swoich korzeni historycznych i próbuje potwierdzić swoją starość, swoją tradycję, która jest konstruowana jak gdyby w opozycji do tradycji szlachty. Ta tradycja szlachecka była niewątpliwa. W domach szlacheckich były drzewa genealogiczne rodzin. Natomiast bardzo często nowe mieszczaństwo takich drzew nie posiadało. Pochodziło jak gdyby znikąd, to znaczy z niskich grup społecznych. W związku z tym budowało dla siebie taką imponującą dekorację historyczną, którą nazywano neostylami, to znaczy to były budynki, które udawały barok, które udawały renesans, które udawały gotyk i które pokazywały, że ich mieszkańcy, ich użytkownicy mają prawo do historii. Mieszczaństwo pisze w XIX wieku historię, właściwie większość historyków tego czasu to są mieszczanie, to są ludzie mieszkający w miastach, nie we dworach, tylko w kamienicach. No i też to spojrzenie na historię służy odkrywaniu ważności starości miast.
Tu Warszawa się może pochwalić starożytnościami, które sięgają XIV-XV wieku, są przeważnie bardzo podupadłe, jeśli nie walące się lub przebudowane. I te kamienice, kościoły zaczynają być obiektem zainteresowania. W pismach ilustrowanych się pojawiają ryciny, na których widać te stare kościoły i one stają się elementem takiej wspólnej tradycji, którą się też zaczyna nazywać tradycją narodową. Tu się od razu pojawiają wertepy, ponieważ ten naród w zasadzie trzeba jakoś opowiedzieć, trzeba go opisać i trzeba przekonać, że naród polski stanowi ciągłość z tym kupiectwem warszawskim średniowiecznym, które mówiło, szczerze mówiąc, w większości w języku niemieckim, a w księgach miejskich pisało po niemiecku lub po łacinie, a bardzo rzadko po polsku i przeważnie z wielkimi błędami. No więc ta opowieść staje się taką powieścią narodową. Przy czym ona też, niestety nie ma szansy stać się opowieścią starożytną, opowieścią o antyku, ponieważ tego antyku w Warszawie nie ma. I tu przede mną słownik geograficzny, wielokrotnie wznawiany, francuskiego geografa, który się nazywał Vosgien. Od końca XVIII wieku ukazało się bardzo wiele edycji. Ja mam tutaj wydanie z 1812 roku i otwieram na stronie 725, na której jest hasło Warszawa. No i mamy Warszawa, w nawiasie księstwo, czyli Warszawa jest przede wszystkim państwem uformowanym przez Napoleona. Na drugim miejscu jest dawną stolicą Polski, o której pisze się, że jest to duże miasto, dobrze zaludnione i do niedawna należące do Polski pruskiej, co oznacza, że po trzecim zaborze trafiło na prowincję państwa pruskiego. I pokrótce opisana historia miasta od czasu, gdy było stolicą Mazowsza, z bardzo niewieloma zresztą epitetami, które są charakterystyczne dla Vosgiena, który uwielbia podkreślać, że miasto jest wielkie, stare, piękne, wspaniałe. Właściwie takich epitetów tutaj nie widać. A gdy cofniemy się i otworzymy ten sam słownik, na stronie 506 trafiamy na hasło Paryż. I co tam widzimy? Oczywiście hasło Paryż jest wielokrotnie dłuższe i zawiera opis wspaniałości tego miasta, ale co ważne, pierwszym stwierdzeniem, jakie się pojawia, jest Paryż, inaczej mówiąc Lutecja Parisiorum. Lutecja. Paryż jest miastem starożytnym. Paryż jest dawnym miastem Lutecją. Podobne aspiracje do starożytności mają inne stolice europejskie, mniej lub bardziej mogące udowodnić swoją ciągłość z jakąś starożytną osadą lub miastem. W XIX wieku europejskie stolice szukają dla siebie takich dowodów i niektóre znajdują. Wiedeń zaczyna się bardzo chwalić tym, że był windoboną starożytną, natomiast Budapeszt przedstawia się jako akwinkum, także starożytne miasto rzymskie z pierwszego stulecia naszej ery, no więc bardzo stare. Pytanie, czy między akwinkum a Budapesztem istniała jakakolwiek rzeczywista kontynuacja poza kontynuacją miejsca, jest pytaniem w zasadzie oczywistym. Otóż nie. Ale ponieważ ruiny akwinkum można było odsłonić na terenie Budapesztu, więc niejako Budapeszt stał się też miastem starożytnym. Warszawa takiej szansy nie miała. To, co wykopywano z ziemi w Warszawie, to były albo zbutwiałe fragmenty drewna, albo jakieś pochówki słowiańskie, albo wreszcie niewielkie ilości ceramiki, fajek glinianych, podpłuczonego szkła z epoki późnego średniowiecza i zwłaszcza wczesnej nowożytności. No więc o żadnych starożytnościach w naszym dzisiejszym rozumieniu mowy tutaj nie było. Tym niemniej i Windobona, i Lutecja, i Akwinkum stają się wizerunkami wielkich stolic europejskich. Te stolice potrzebują, żeby onieśmielić przybyszów, żeby ich przekonać o tym, że są stolicami wielkiego narodu. One potrzebują połączenia dwóch elementów. Potrzebują być bardzo nowoczesne i potrzebują być bardzo starożytne. Najlepszym przykładem tu będzie Budapeszt, ponieważ jest nieodległy od Warszawy i staje się imponującą stolicą narodową pod koniec XIX wieku, wtedy gdy Warszawa takiej szansy nie ma. I w Budapeszcie są dwa elementy, które doskonale definicyjnie spełniają to założenie, to znaczy jest akwinkum i jest metro.
Podkopuje się resztki Aquincum i buduje się pierwsze na kontynencie europejskim metro, które ma uświetnić rocznicę tysiąclecia narodu węgierskiego i pokazać, że Węgrom należy się to właśnie miejsce tu w Europie i że oni potrafią zrobić z niego wspaniałe, fascynujące miasto, które będzie zadziwiało przybyszów. Od końca XIX wieku rozwija się turystyka miejska, która głównie skupia się w stolicach. Numerem jeden niekwestionowanym jest Paryż. I do Paryża się przyjeżdża na wielkie wystawy światowe, do innych wielkich miast się przyjeżdża na wielkie wystawy narodowe, na których te miasta się sobie wzajemnie przyglądają, wzajemnie się sobie pokazują, pokazują to, co jest w nich najlepsze. Swoje pawilony na wystawach światowych budują nowe państwa europejskie przed I wojną światową. No to wśród nich znajduje się Rumunia, znajduje się Bułgaria. Zaraz przed I wojną światową powstaje Albania, no natomiast państwa polskiego nie ma. Państwa polskiego nie ma, w związku z tym nie ma polskich pawilonów na wystawach i nie ma Warszawy na wystawach jako miasta samodzielnego. Warszawa jest niejako peryferyjnym wielkim miastem imperium. W tych warunkach Warszawa raczej może być nowoczesna niż starożytna i taką się stopniowo staje, implantuje rozmaite rozwiązania w rodzaju sieci telefonów, sieci tramwajów elektrycznych, wodociągów i kanalizacji, chodników betonowych, wszystkiego tego, co się wydaje wtedy bardzo nowoczesne, ale nie ma takich zabytków, które by ją umieszczały w randze najważniejszych stolic europejskich, no i przede wszystkim nie ma takiej pozycji politycznej. I tu mamy sprzężenie takich elementów dawności, starości, wyobrażenia o historii z elementem polityki. Gdy potrafimy prowadzić skuteczną politykę, dzisiaj się to też nazywa politykę historyczną, wtedy przekonamy innych, że jesteśmy wspaniałym i dawnym narodem, wspaniałym miastem. Warszawa takich możliwości nie miała, próbuje je wykorzystywać w latach międzywojennych. Powstaje Muzeum Narodowe w Nowym Gmachu, który jest bardzo modernistyczny i monumentalny, ale przecież ma w sobie kryć, ma pokazywać zabytki średniowiecza i nawet starożytności. Chciałem podkreślić, że ostatnio otwarto w Muzeum Narodowym Galerię Starożytną, która jest elementem tego samego, tej samej narracji. Istnieją inne muzea historyczne, które się bardzo starają rozbudowywać w okresie międzywojennym. Muzeum Warszawy, w warszawskim Arsenale się umieszcza w nowym, jak gdyby zaaranżowanym kadrze wielkie archiwum Warszawy, które zresztą spłonie w okresie Powstania Warszawskiego. I to zniszczenie Warszawy, jakie następuje po 1939 roku, stawia na nowo problem jej starości, tak naprawdę. W kilku ważnych odsłonach. Pierwsza odsłona jest taka, że starość została unicestwiona w dużym stopniu. Zostało spalone archiwum z aktami średniowiecznymi, zostały zniszczone pamiątki rozproszone po Warszawie, po domach, po instytucjach publicznych, świadczące o tradycji. Zostali zabici ludzie, którzy byli znawcami historii Warszawy i nosicielami pewnych tradycji. Zostały zniszczone domy, no i planowo została zdruzgotana stara, najstarsza część miasta, co miało też cechę takiej akcji planowej ze strony okupanta niemieckiego, który po prostu dawność Warszawy chciał przekreślić. Najpierw chciał ją wykorzystać jako element polityki, propagandy niemieckiej na wschodzie, mówiąc, że Warszawa jest miastem w istocie niemieckim, no a później w okresie powstania zapadła decyzja, żeby to niemieckie, gotyckie miasto po prostu zburzyć. No i pojawia się nowy impet tego poszukiwania starości. Wtedy już nie mówiono starożytności, tylko starości miasta. I on jest bardzo interesujący. Przede wszystkim decyzja o odbudowie świadczy o tym, że komuniści, którzy przejmują władzę w Polsce, no i stanowią grupę ideologiczną budującą nowy świat, odwracającą się jakby plecami do tradycji, że jednocześnie jest im potrzebna ta legitymizacja przez historię. W związku z tym są podejmowane, są aktualizowane pewne próby, dozwalane próby badań historycznych, które mają pokazać dawność Polski na tych ziemiach. To głównie się kieruje na ziemie zachodnie, ale dotyczy też Warszawy.
sama odbudowa Warszawy ma być takim symbolem historyczności narodu i woli narodu odtworzenia tych korzeni. Z drugiej strony w tej odbudowie następują takie elementy XIX-wiecznej jeszcze archaizacji w rodzaju odbudowy katedry świętego Jana przez Jana Zachwatowicza wedle takiego wystylizowanego wzoru na gotyk nadwiślański. Gotyk, którego ta katedra no nie była przykładem wcześniej. Katedra świętego Jana była w XIX wieku przebudowana w stylu neogotyku angielskiego. Jej wcześniejsza postać była właściwie słabo znana, słabo udokumentowana na jakichś rysunkach, na których widać ją przeważnie z daleka. Na przełomie XVIII-XIX wieku budynek był już bardzo, bardzo zrujnowany, co widać też na rozlicznych ówczesnych rysunkach. Więc w zasadzie ta nowa postać katedry jest fantazją na temat gotyku i fantazją na temat też sędziwości Warszawy, to znaczy pewnego stylu tej sędziwej, najdawniejszej Warszawy, który sobie możemy wyobrazić. Jednocześnie przyjęte jest założenie, że będzie się odbudowywać tę najstarszą Warszawę i otaczać ją miastem nowoczesnym, w czym widzę przywołanie tej XIX-wiecznej matrycy Wielkiej Stolicy. Wielka Stolica powinna być i sędziwa, i nowoczesna. Tu mamy kilka faz, no ale w każdym razie Warszawa stara zostaje obwiedziona wielkim miastem, które ma być nowe. Ono ma być według tych pomysłów z lat 50. najpierw socrealistyczne, potem modernistyczne, a ten modernizm lat 60., który widać wyraźnie na styku zwłaszcza Nowego Miasta i sąsiednich osiedli mieszkaniowych, czy na przykład na ulicy, bardzo wyraźnie na ulicy Długiej, która z jednej strony zabudowana jest odtworzonymi budynkami XVII-wiecznymi, a z drugiej blokami, które mają z nimi kontrastować nawet radykalnie. No więc ten styl to jest styl późnego modernizmu. Obok zabytków stawiajmy budynki, które będą z nimi kontrastować, będą pokazywać, że my już dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach i szanując to dziedzictwo, jednocześnie fascynujemy się możliwościami na przykład zastosowania szkła, stali, aluminium i te wtargnięcia, takie wyraziste kontrasty, które widać w niektórych miejscach starej Warszawy dzisiaj, też świadczą o jakiejś interpretacji dawności, starości miasta. Przy czym od ponad 100 lat dawność miast, starość miast jest elementem przemysłu turystycznego, który sprawia, że te miasta najstarsze i najbardziej oryginalne się cieszą największym wzięciem. Efektem jest coś, co niekiedy jest nazywane turystozą, co może w pandemii dzisiaj wydaje się już odległym wspomnieniem, ale zalewanie miast historycznych przez turystów, przyswajanie tej przestrzeni historycznej przez ludzi, którzy po prostu chcą się bawić. I w tym sensie doszło do jakiegoś przewartościowania chyba także tej wartości rzeczy dawnych. Wydaje mi się, że to, co dawne, zostało niejako w tym turystycznym ujęciu zbanalizowane, a to, co nowe i atrakcyjne dla dzisiejszego odwiedzającego miasta, zyskało jakiś nowy status. Mam na myśli zachwyt tak zwanym skylinem miast, poszukiwanie ich nowej sylwetki, to, że wieżowce stają się w wielu miastach, także historycznych, wyzwaniem dla tej starej części miasta. W Warszawie to wszystko jest zjawiskiem może dużo bardziej kontrastowym z uwagi na jej przeszłość, na jej zniszczenie, no ale też na jej młodość. Na to, że Warszawa jest miastem zaludnionym niejako od nowa, jest miastem, które szuka swojej tożsamości, ciągle szuka swoich, jak to mówią, ikon. W związku z tym kontrast między małą częścią staromiejską, a wielką częścią nowoczesną staje się takim także plastycznym, architektonicznym wyzwaniem, co jednak już prowadzi do kolejnego tematu, to znaczy pytania, czy Warszawa jest duża, czy jest mała. To już koniec dzisiejszego wykładu. Zapraszamy za tydzień. Jeżeli Państwo chcecie zobaczyć niemych świadków historii, to zobaczycie ich w Muzeum Warszawy.